Hej, cześć, czołem, z tej strony zupełnie absolutny. Witam w drugiej części 35 odcinka z grą Car Mechanic Simulator 2.15. Dzisiaj będę montować samochody, czyli składać do kupy, brzydko tak mówiąc. Co się zmieniło? Już wam wytłumaczę. Stan konta mi się mocno uszczuplił. Zakupiłem części, których nie udało mi się naprawić. Jak widzicie, strata jest dość spora, ponad 15 tysięcy dolarów. Największa strata, którą poniosłem, to nieudana naprawa bloku silnika V8. Koszt 3,5 tysiąca dolarów. No to spory. Ok, to co? Zaczynam montaż. Chyba montaż zrobię najpierw jeden, potem drugi. Nie będę się tutaj bawił w ceregiele. Ale w międzyczasie coś tutaj wyjaśnię, bo nie do końca wczoraj jasno wypowiedziałem się w temacie tutaj ułożenia silnika i tych spraw. I wytłumaczę, dlaczego w niektórych przypadkach jest zaślepka, w niektórych nie. I skąd te różnice. Ale po kolei. Najpierw zamontuję to, co jestem w stanie zamontować, zanim podniosę auto. Oczywiście zacząłem od mniejsze zło, czyli Mayan M6. Zastanawiam się, czy... O, raz, dwa, trzy, dobra. Okej. Dobra, podnosimy. Wał korbowy, oczywiście, standardowo. Już wam powiem, dlaczego akurat silnik w Mayan M6 ustawiony jest w poprzek auta, można tak to nazwać. Jednocześnie z boku, czyli właśnie z tyłu silnika, ale z boku, jeżeli patrzymy na wprost auta, wychodzi skrzynia biegów. Ma to na celu uproszczenie przełożenia napędu, bo w samochodzie Mayan M6 jest taki łącznik półosi i dzięki niemu napęd przechodzi tutaj na zwrotnicę. Proszę, proszę, tu założę piastę i będę już mógł zamontować to, co napędza auto, czyli łożysko, i do łożyska dokoptować półoś napędową. Dlatego czasami są zaślepki, jeżeli napęd mamy na tył auta, wtedy to idzie inny sposób. Wtedy to mamy do dyspozycji, pokażę wam tę część. Mamy do dyspozycji wtedy wał napędowy, który wychodzi jakby ze skrzyni biegów wzdłuż samochodu i idzie na tył auta, gdzie również jest przenoszony za pomocą takich półosi. I wtedy nie ma zaślepek. A jeżeli napęd jest naprzód, no to wiadomo, że z tyłu muszą być zastosowane zaślepki. No to jest cała ta różnica. Ok. Jedna strona... A, już się troszeczkę pogubiłem. Wyjaśniając, co i jak. To jest bardzo prosty układ. Nie wiem, czego ja szukałem w pierwszej części. Różnice oczywiście nasuwały się... Różnice były oczywiste, o tak powiem. No ale... Czasami tak jest. Się szuka czegoś, czego nie ma. Dobra. Przekładnia. Tu nie mamy żadnej różnicy. Montujemy końcówkę. I co? I druga strona, nie? Tu zapomniałem zamontować pompę. Ale to wszystko jeszcze w swoim czasie.
Oczywiście zakupy były utrudnione, bo wiadomo, tych części było bardzo dużo. Samych tulei gumowych musiałem zakupić 20, bo wiadomo, że te niektóre elementy w ogóle nie da rady naprawić, więc tuleje trzeba wymienić. Tak samo świece, czy 12 świec, 12... No, wszystkiego 12, tak powiem, bo jak już świec, to i 12 cewek, 12 cylindrów, czy tłoków, jak zwał, tak zwał, dobra. Ok, zaślepka. No, najbardziej boli, kiedy, tak jak mówiłem, pewna część droga ulegnie, no, zepsuciu, nie? Szczególnie, że jest pewne przekłamanie co do, a to już pewnie mówiłem, jest przekłamanie co do skuteczności naprawy, bo mimo, że mamy wykupioną najbardziej skuteczną naprawę, czyli 90% trafności, no to jest 90% trafności, ale na jedną szansę. Czasami, jeżeli element jest bardzo zniszczony, no to też dużo zależy od szczęścia. Taką naprawę musimy przeprowadzić czterokrotnie, więc nasze szanse maleją. Bo za każdym razem mamy 90% szansę, że uda nam się daną część naprawić. Nie wiem, jakby to matematycznie trzeba było wyprowadzić, żeby wyliczyć, ile faktyczną mamy skuteczność przy na przykład czterech naprawach. Nie tak. Ale pewnie na poziomie dużo mniejszym. Nie wiem, nie chce mi się myśleć. 70% może? Nieważne. Pewnie to jest prosta. Rozkminiam to za bardzo. Dobra, skupmy się na montażu. No, bo tu leję tyłkiem przy montażu wydechu przyszedłem na tył auta. Oczywiście są też takie części typu, no bo jeżeli chcę naprawić na 100%, no to muszę mieć wszystkie elementy 100%. Są takie części jak bak, czyli zbiornik paliwa, gdzie po prostu no nie ma czegoś takiego jak naprawa zbiornika paliwa, więc niestety to jest już standardowy mój zakup. Okej. Mała tuleja gumowa. Ich było chyba tylko 4, bo nie ma resoru piórowego, więc... A w resorze piórowym są małe tuleje po 2 sztuki na dany resor, więc tu odpadło, ale jest tutaj właśnie przy... Jak to się nazywa? Przy obudowie przegubu osi tylnej. Jest używana mała tuleja. Na początku, przy pierwszych naprawach, zawsze miałem problem znalezienia usterki, bo ta tuleja jest zwykle, no zawsze jest schowana pod ramią wahacza, więc czasami trzeba było nieźle się nagłówkować, że gdzie to jest. Dobra, no i tutaj coś chyba nie tak zrobiłem. A nie, okej, będzie. Tu jest, wydaje mi się, komplet. A jak nie, to jeszcze wrócę tutaj. Dobra, myślę, że mogę opuścić auto w dół. Było koło do zamontowania. No i z tej strony pewnie nic nie ruszyłem. A nie, też koło. Aha, sprężyna. Amortyzator. Te części się powtarzały wszystkie przy zakupie,
Łączniki, amortyzatory, to wszystko było to samo. Dobra, z tej strony teraz. I okej. Dobra, mogę tutaj wrócić do tematu pompy ABS i modułu ABS. I już wkładać tłoki z korbowodem. Elegancko to idzie, osłonka, którą mogłem założyć później, bo przecież jeszcze muszę turbosprężarkę. Dobra, to jest to, pokrywa. No, pewne elementy można włożyć w różnej kolejności, w tym przypadku pokrywę i świece można później założyć, ale można było świece założyć wcześniej. Także są takie małe dowolności. Listwa wspomagania. Co ja dobrze mówiłem? Listwa wciskowa, co ja gadam? Dobra, i można zakładać bałek, pasek rozrządu, dokładnie chciałem to powiedzieć. No już prawie tu tych rolek jest jedna, właściwie jedna rolka, więc nie ma problemu. Przy drugim aucie będzie trochę więcej tych części. Okej. Wszystko? Może zobaczmy jeszcze tutaj, bo na pewno miskę olejową trzeba włożyć i na pewno filtr oleju. I zaraz zobaczę, czy jesteśmy na 100%. Na 100%, proszę, proszę, o niczym nie zapomniałem. Wleję tylko olej, żeby nie zapomnieć. I przejdę do drugiego auta. 13 minut. Ładny czas. Okej, a w drugim samochodzie... Niestety, drogi wydatek, blok silnika. To właśnie to. I tu, to co mówiłem, silnik jest wzdłuż osi, wzdłuż auta. Dzięki temu, jak patrzymy na przód auta, skrzynia biegów jest z tyłu i napęd przenoszony jest na tył auta. Oczywiście są też auta na 4 koła, więc jest też, mieliśmy takie auta w tych dodatkach. No i tam jest taki kombinowany moduł, można tak powiedzieć. Git na górę. Wał korbowy, filtr i podpory oczywiście. Też będzie mnie interesowało, ile będą kosztować auta.
Chociaż wiem, że przy licytacji nie pamiętam, ile już wydałem na Automain M6. Natomiast na Automain M8 chyba wydałem około 50 tysięcy. Więc to była dość spora kwota. No i tutaj właśnie z przodu wciskamy piastę przednią i tu będzie zaślepka właśnie. Proszę bardzo. Rura wydechowa. I przejdę na przejść czy nie przejść. A może założę amortyzatory. To od razu uda mi się założyć koło. Co prawda mogłem nie kupować, myśląc o tuningu, mogłem nie kupować tych wszystkich elementów części karoserii, niektórych części karoserii czy kół. Natomiast chciałem to na razie zrobić tak, jak być powinno, a wtedy później wrócić do tego. Będą dodatkowe koszty, ale jak szaleć, to szaleć. Dobra. Ups. Sprężyna, amortyzator, górne łożysko i co? I przechodzę do skrzyni biegów. No i tu przenosimy, nie przenosimy, bo nie mam nic z tyłu. Dobra, co to jeszcze? Czegoś mi tu brakuje. Aha, łącznika. Płynnie przechodzę do na tył auta. Montując wydech i to bardzo ładnie sanki i dzięki temu mamy wał napędowy, jak sama nazwa mówi, przenosi napęd w tym przypadku na tył. Oczywiście naprawa byłaby trudna, gdyby nie pewne założenia twórców gry, że kupując auto z licytacji mamy kompletne auto. Mimo że części są zużyte, to całe wnętrze auta, podwozie, silnik jest kompletny. Czyli demontując część, wiemy, jaką część mamy wymienić. Nie dotyczy to tylko nadwozia, ale w nadwoziu nie ma tyle części, bardzo łatwo wizualnie sprawdzić, której części nam brakuje. Mamy tą półoś, która przynosi napęd na koła. No i właśnie to, co powiedziałem, że ułatwia to znacznie naprawy auta. Gdyby nie było, gdyby auto nie było kompletne, no należałoby więcej czasu poświęcić na szukanie części, której nam brakuje, albo w momencie montażu wtedy podpowiadałby nam komputer, że nie mamy tej części, byśmy musieli kupować po prostu na raty.
Podstawka sprężyny, sprężyna, tutaj bez zmian. Ok. I koło. Ok, myślę, że to będzie wszystko na razie. Oczywiście na potrzeby pierwszej części stworzyłem taką miniaturkę kolorystyczną tych dwóch aut. Zastanawiam się, czy użyć tych kolorów, które właśnie wykorzystałem w miniaturce. Kto wie, może. Jeden byłby koloru pomarańczowego, chociaż ten pomarańczowy się przebija cały czas przez te odcinki. My mamy nieograniczone możliwości kolorystyczne, ale jakoś ciężko dobrać kolor, jeżeli nie widzimy tego na aucie, bo czasami kolor, no, ciężko stwierdzić po samym kolorze, jak będzie wyglądać na aucie. Najlepiej gdyby była możliwość właśnie podejrzenia już malowania na samochodzie, ale tego jeszcze nie ma, może w przyszłości, kto wie. Też w jednym z poprzednich odcinków mówiłem o tym, że będzie auto, że będzie odcinek porównawczy i jedno auto, które kiedyś pokazywałem w naprawie, to już nie będę. Będę go naprawiał dla siebie, bo brakuje mi go do kolekcji, natomiast nie będzie z tego filmiku Rexa. Natomiast zapomniałem całkiem o jednym aucie, które też naprawiałem, też przedstawiałem. Pierwsze auto, które pojawiło się w dodatku, to było chyba nawet darmowe, nie było płatne. Salem Keran. I myślę, że to on będzie gwiazdą kolejnego odcinka. Takie typowe auto z przełomu, myślę, lat 80. 90. Będzie ładnym takim. Może nie wiem, czy zakończeniem serii, bo liczę, że jeszcze coś się pojawi, ale jeżeli by się nic nie pojawiło, no to będzie takim zwieńczeniem tych moich starań tutaj. No jeszcze chciałbym coś pobawić się z tym torem, tylko nie wiem, czy starczy mi czasu i chęci, żeby zrobić jakiś tor testowy, nawet taki prymitywny, który różniłby się od tego, który przykładowo zostawili nam twórcy gry. Ale to wszystko w swoim czasie. Okej. No to teraz trzeba się wziąć za te rolki nieszczęsne. Jeszcze ten silnik jest tak umieszczony ciasno, że niepotrzebnie zamontowałem chłodnicę i wentylator, ale z drugiej strony nawet jeśli bym je założył, to przebijałby się kontur elementu, który mam założyć, czyli tak kontur chłodnicy by się tutaj pojawił, więc też nie byłoby to zbyt komfortowe. Ok. Rolka prowadząca i chyba napinacz gdzieś tutaj czeka na mnie. Ok. Dobra. Co dalej? Dalej jeszcze. Do góry.
Ja mam nadzieję, że też dojdzie kiedyś opcja albo w nowej już serii właśnie modyfikacji wnętrza, naprawy wnętrza, siedzeń i też takich małych, nie wiem czy to mówiłem, pewnie mówiłem, modyfikacji samochodu, żeby można było poza, tutaj mam możliwość tuningu optycznego, natomiast karoserii, natomiast nie ma możliwości wymiany na przykład silnika na jakiś inny model. No to też powinno się przekładać na co ja chciałem zrobić, nie wiem co chciałem zrobić. 98, czegoś o czymś zapomniałem. Listwa, no tak. Listwy i tutaj jeszcze ramię wahacza gdzieś. Właśnie w tych grach Gearhead Garage było, była możliwość Gearhead Garage, cholera, nie wiem jak to się mówi, była możliwość właśnie zmiany takich drobnych, na przykład karoserii. Tutaj tego nie ma, albo fajnie właśnie wymiana silnika. Dobra. Te listwy i jesteśmy chyba na miejscu. Sto, okej. Sto, dobra. Tu tak samo, korek oleju. No i okej. I udało się. Co dalej? Ten kolor jest bardzo ładny. On mi tutaj odpowiada. Przenoszę pierwsze auto na środek. Najpierw standard, żeby mieć jakiś materiał porównawczy do naszego Audi Kombi, albo nie wiem jaki to model. Ten mi się kojarzy ze Skodą. Drugie auto. Dobra, tak to wygląda. No i okej, może najpierw lakiernia. A może nasycenie trochę. Delikatniejsze. Jasność. Dobra. Zobaczę, co z tego wyszło. Tyle kosztowało. Klucz fabryczny jaki był? Taki. Dobra. Niech stracę. Nie wiem, który był lepszy. Okej, to jest samochód. Sprawdzę możliwości tuningu Mayen M6. Czarne światła mi nie odpowiadają, natomiast to wybiorę i to i maskę i zderzak przedni i zderzak tylny, tak to widzę. Może być. Też te światła też są fajne. No, zdemontuj.
A jeszcze maska z takim otworem. Natomiast z tyłu, a te światła całkiem były. Nie. Kiepsko. Ja je chyba zostawię. Okej. Okay. Niech tak zostanie. Tylny zderzak. Taki minimalny. Minimalistyczny. Dobra. To jest pierwszy samochód. Lewy podnośnik. Drugi samochód. Na środek. Dobra. Teraz kolor. Bo rozumiem, że mam na 100%, tak? Barwa była. Pomarańczowa trochę taka. Taka brzoskwiniowa. No sprawdźmy. Do niebieskiego by pasował, ale... Może taki bardziej różowy. Bardziej taki... O... Okej, dobra, wracamy. Nie wiem, czy ten kolor mi odpowiada, ale niech będzie. Co dalej? Kupujemy. Jeden dla chłopczyka, drugi dla dziewczynki. Kupujemy elementy, chociaż on w sumie tu ma wszystko fajne. Mayan M8. Sprawdzę te światła, natomiast nie wiem, czy kupimy. To nie. Sprawdzę to. Dobra, sprawdzę. Sprawdzę. Tylny może być ten. Dobra, interesuje mnie, jak to wygląda. Tryb montażu karoserii, coś się dzieje. Dobra, tak wygląda inne światło. Niewiele tu widać, wszystko błyszczy. I tak. Tak bardziej zadziornie, nie? Dobra, niech będzie jeden taki inny. Proszę, proszę.
Maska do wymiany. Przedni zderzak. Bardzo mi się podoba. I nie wiem, czy będę go chciał wymienić. To jest to. Mam jeszcze możliwość takie... A nie, to był oryginalny. B. Taki. Tylko mi się nie podobają te zderzaki. Natomiast ja zostaję przy oryginalnym. Bo ma fajny taki motyw tutaj. Jest git. Światła. Te za bardzo przypominają właśnie. I do takiego jasnego właśnie bardziej będą pasować. Do ciemnego auta by te czerwone fajnie się wybijało, ale do tego będzie jednak pasować ciemne. Po prostu inaczej. Tak. Tu będzie. Taki. Okej, to jest to. Proszę bardzo. Dwa auta. Jejem. Pozbędę się części. I ruszaj przygodą. Zanim zakończę, spróbuję wybrać się na przejażdżkę. Najpierw Mayenem 6. Zobaczę, jak to auto będzie się sprawować na torze testowym, który został przygotowany. Okej, jesteśmy w środku. Tak wygląda. Rodzinny wóz. Tak. A, zapomniałem jeszcze o felgach. Trudno. Dobra. Okej, okay. To jest pierwszy samochód. Felgi są złe. Rój do garażu. Felgi. No, można by coś popróbować, ale teraz się przyjrzę, jakie tu są modele. No niestety, wczytywanie zajmuje trochę czasu. Muszę jeszcze dograć drugie auto. Okej. Okay. Jakie są felgi? Tu mamy takie i tu mamy takie. Nie są złe, okej, są. Można by coś kupić, ale nie mam weny. Dobra, jedziemy dalej. Drugi tor. Mayen, ale zanim chcę zobaczyć wartość. O, to.
Tam to kosztuje 86 tysięcy. Ja za niego wydałem 50 plus te naprawy. Nic, prawie nic chyba nie zarobiłem. 86 tysięcy. Natomiast to auto powinno kosztować 50? 51, tak. Dobra. To jeszcze. Nie tor testowy. Tutaj. Zobaczymy, czy większe auto sprosta naszym wymaganiom. No bo tamto wiadomo, to jest auto rodzinne, jakieś na podróże w góry, nad morze, do Puszczy Białowieskiej, Bieszczady, Jelenia Góra, albo Łysa Góra, Jasna Góra. Dobra. O, jak szybko się wczytało. Widzicie, drewno piękne, wszystko. Francja elegancka. Dobra. Ale mi interesuje ten widok. Bardzo fajnie. Ten samochód się prowadzi całkiem inaczej. Tylko ma duże opóźnienia między skrętem. Chyba aż za duże, tak mi się wydaje. Jakby był na lodowisku. O, i co to było w ogóle? Widzieliście? Auto się zatrzymało w miejscu. Jakby nie skumało, o co chodzi. Jest coś takiego, że jest taka możliwość. O, proszę bardzo. A to akurat zadziałało prawidłowo. I co? To nie GTA. No niestety, jak zwykle kończę krakso, ale auto nie jest porysowane. Do następnego odcinka. Już niebawem. Cześć.